Jak poszło mi w pierwszej edycji Ninja Warrior Polska? Przebrałem się tam za Super Mario. Salto w tył na początek i lecimy. Pierwsza przeszkoda była całkiem prosta, podobna do techniki cat to cat w parkour, ale tutaj ścianki były ustawione pod skosem. Przeszkoda druga, trochę trudniejsza, trzeba było wyczuć moment i kopnąć dobrze nogami. No i przeszkoda trzecia. Tutaj trzeba było stawiać dokładnie stopy, ale doświadczenie z parkour bardzo mi pomogło. Małe zachwianie, ale się udało. No i pozbyłem się stroju, żeby nie zahaczyć przypadkiem o wodę w kolejnej przeszkodzie. Wybicie z trampoliny, złapanie półki i skok na siatkę. Tu parkour znów mi pomógł. Wcześniej wiele razy robiłem technikę lasze do catlipa, która jest bardzo podobna. Zejście z siatki, nie ukrywam, było dość męczące. A przede mną została już przedostatnia przeszkoda, czyli obrotowe kosze. Ola Szwed denerwowała się chyba bardziej ode mnie. Z pierwszego na drugi nie było daleko, także udało się przejść. I przeskok do trzeciego i tak mało zabrakło, ląduję w wodzie, niestety. Właśnie tyle brakowało, ale nic straconego, byłem w kolejnych edycjach.